Ludzie mówią, że ten program dla dzieci jest niepokojący i już za chwilę powiem wam dlaczego, ale najpierw koniecznie zostaw suba na kanale, a także kciuka w górę pod tym filmem. Wpadnij pod do mojego Instagrama i TikToka bądź YouTube'a w zależności od tego, gdzie to oglądasz. Wszędzie to Mondarex i zostaw obserwację, jak oglądasz to gdzieś indziej. Oto TV4VO, czyli całkiem stary program dla dzieci, gdzie główną rolę odgrywa tytułowy VOVO. I nie byłoby chyba nic dziwnego w tym programie, gdyby nie to, że totalnie wiele osób uważa, że tytułowy VOVO jest naprawdę bardzo niepokojący i po prostu nieprzystosowany do takowej bajki dla dzieci. Według niektórych ciężko się z tym nie zgodzić, według innych nie. Ja myślę, że to takie trochę typowe dla takich programów, ponieważ dość często, jeżeli chodzi o programy dla dzieci, gdzie pojawiały się jakieś kukły, to zazwyczaj właśnie mówi się, że są te kukły niepokojące. A myślę, że VOVO jeszcze nie jest aż tak ekstremalny jak co niektóre, ale i tak jakiś tam niepokój może wzbudzać. Napiszcie w komentarzach, co o tym sądzicie.